Witajcie! Dzisiaj jest lot w Wilkowicach, pierwszy dzień, pierwszy, bo to sobota. Przejdziemy się po różnych traktorach, naprawdę piękna impreza, fantastyczna, najlepszy zlot z zabytkowych ciągników w Polsce, największy i najlepszy. Naprawdę zobaczymy tu świetnych, dużo ciągników, bardzo fajnych, niespotykanych. Widzicie też samochody tutaj Magirus Deutz, z tego co mi się wydaje, nie jestem pewny, ale chyba tak. To w każdym razie zobaczymy po kolei. Przy ciekawszych okazach się zatrzymamy i przy okazji pokażemy trochę Ursusów C325, Zetorów 25 i innych takich super, super ciekawych maszyn. Oczywiście nie zabraknie Lance Bulldoga. No, tu moi drodzy mamy pięknego... Tak, piękna, potężna maszyna. Naprawdę silnik tutaj, nie wiem, 12-garowy. 2, 4, 6 garów dokładnie. No cóż tu o nim gadać. Trzeba tym jeździć. A obok, zaraz coś zobaczycie. Porównanie z Ursusem. Fajnie maszyna się prezentuje. No ale w porównaniu, słuchajcie, z Ursusem C325 to naprawdę ciekawy widok. Ursusik 25-28, przepraszam, pomyliłem się. Nie spojrzałem na niego dokładniej, tylko tak mi się po prostu rzucił po masce w oczy. No ale co? Wszyscy wiecie, co to jest za ciągnik, produkowany w latach 63-68. Bardzo wdzięczna maszyna, dzisiaj rzadko w polu spotykana, natomiast z całą pewnością legenda polskiego rolnictwa. Nie będziemy tutaj mówili o stopniu oryginalności, przy tym skupimy się raczej na tym, że jest ładnie odremontowany i na pewno cieszy właściciela. Tutaj mamy pięknego Lansa z 1921 roku. Chyba pierwszy ciągnik, chyba jeszcze raz podkreślam, pierwszy ciągnik po maszynach parowych. Tu mamy piękną, słuchajcie, C355. Dla wszystkich, albo przynajmniej dla większości widzów, jest to jeden z bardziej ulubionych ciągników. Zobaczcie tutaj to samo co u mnie z fabryki Pafawag Blok. We Wrocławiu myślę, że ten Pafawag, ale niestety nie wiem, ja tam po prostu tylko tyle pamiętam, ten wrocławski chyba był jeszcze w Bydgoszczy, ale nie jestem pewny. Mniejsza z tym, w każdym razie pięknie wyremontowany, naprawdę, i lakier, wszystko tutaj tak jest tak, jak powinno być. Bardzo, bardzo ładny ciągnik, naprawdę. Widać, że ktoś kocha tą maszynę. Tu, moi drodzy, mamy Zetora K25 albo 25K, przy czym tak jak rozmawiałem z kolegami z Czech, to mówią, że K to chodzi o nazwę Kapitan, także tutaj stąd ta literka. Potem jak był Zetor 3011, wyszło, że to jest Major i tak to po prostu oni sobie poukładali. Ile w tym prawdy jest, nie wiem, nie sprawdzałem tego, jednak przekazuję wam tą informację tak jak ona jest, jak ją uzyskałem. Kto będzie chciał, to sobie będzie mógł tam po prostu sprawdzić, na ile to jest wiarygodne, ale tutaj chciałem wam pokazać inną rzecz. Jest to bocian, jak wiadomo, i zobaczcie tutaj na takie ciekawe rzeczy. Mamy numer 47550 ileś tam. Nie chodzi dokładnie o to, ale tutaj jest kwestia w tym, że zobaczcie na te ranty tu. Tu są grube ranty, widzicie? Sprzęgło ma nagle cienki rant i znowu silnik gruby. To oznacza, że to na tym polega ten ciągnik, że to jest po prostu składak. Składany jest ciągnik. Nie mówię, że przez właściciela. O, widzicie, o co tu chodzi? Tu jest bez sprężarki, a jeżeli to jest rok, który, trudno powiedzieć, ale bocian, więc na pewno po 50 roku, więc tego silnika już być nie powinno. Tu powinno być ze sprężarką silnik i jeszcze może być właśnie z tym grubym rantem i powinien być tu właśnie, w późniejszych modelach wychodziły te cienkie ranty tutaj, co widzicie. Takie to było rzeczy. No i niestety większość ciągników tak wygląda jak ten, ponieważ przez lata one były przerabiane, zmieniane, pomy tam po prostu robiły różne cuda i dojść dzisiaj do tego, jak to wyglądało, naprawdę jest bardzo trudno. Przede wszystkim złożyć taki ciągnik, żeby on wyglądał jak ma wyglądać, to też jest bardzo trudno i to co widzę tutaj na zlotach, to niestety większość ma, przynajmniej może nie większość, ale sporo ciągników ma właśnie ten problem tutaj, że silnik dorabiany, dokładany, przepraszam, od czegoś innego, od starszego modelu, bo to jest na pewno 40 któryś rok, na pewno 40 któryś, a wtedy jeszcze nie było bocianów. Przejdziemy się do innych, pokażę wam jeszcze inne ciekawostki.
Tutaj słuchajcie, super ciekawy przykład Zetora 25, to jest Zetor 25A. Moim zdaniem jest to rok 50. Ale świetny przykład tego, w jaki sposób one były przerabiane, słuchajcie. Tutaj mamy wstawiony silnik od 30 i takich sytuacji było bardzo, bardzo dużo. Był to dużo, dużo lepszy silnik niż ten oryginalny. I stąd te zmiany. Dodatkowo też było bardzo często zmienione właśnie układy kierownicze. Na te lepsze nie zakładano tamtych. To było demontowane wszystko. Taki przykład właśnie jest tego Zetora, jak to wszystko wyglądało. Naprawdę bardzo ciekawie zrobiony, tak jak większość Zetorków. Dlaczego rok 50? To Wam jeszcze powiem. Z tego, co sprawdzałem, można popatrzeć po prostu na felgi. To jest bardzo istotna rzecz. Od 50 roku te felgi były robione tak, że pierwszych mamy w tych 46, 47, 48 mamy tutaj bardzo mocno wycięte i ta śruba jest schowana, ale były problemy z odkręcaniem tych śrub i często się to wszystko urywało, te klucze się nie mieściły i była po prostu tragedia z odkręceniem tego półksiężyca i z demontowaniem koła. I później się zdecydowano, zrobiono wstępnie najpierw niższy tutaj ten schodek, taki stopień, żeby ta śruba była nieco właściwie równa z tym i dopiero w 50 roku wprowadzono już niemalże równo tutaj te śruby obie wystawały. Zmiany felg, słuchajcie, były praktycznie nie trzeba było tego robić, ale zdarzało się, że po jakimś wypadku taki Zetor po prostu ta felga mu pękała albo coś innego się działo i nie można było po prostu tego zrobić tak, jak należy. Natomiast przyjmuje się, że ta felga to jest rok 50 i jeżeli zobaczycie jakiegoś Zetora, zresztą ja tutaj Wam pokażę jeszcze kilka innych sztuk, gdzie Zetory po prostu są składane z różnych rzeczy, z różnych części, z różnych innych Zetorów, a tylko dlatego właśnie, że nastąpił brak wiedzy. No, tutaj ja bym się nie doszukiwał żadnej winy po prostu kogokolwiek, tylko to jest właśnie to, że takiego kupiłem i tak go robię i tak on wygląda i to jest na tej zasadzie wszystko. Ale przejdziemy później jeszcze, słuchajcie, do tych najstarszych Zetorów, bo tu jest kilka takich ciekawych modeli, które naprawdę warte są uwagi i fajnie byłoby je pokazać. Tutaj oczywiście hydraulika. Po 50 roku ta hydraulika była już stosowana bardzo, bardzo powszechnie. Dlatego, że koło pasowe i napęd maszyn pochodził tutaj stąd. Tu się zdejmowało ten dekielek, zakładało się koło pasowe i można było napędzać różne łocarnie, maszyny. Tutaj mamy, słuchajcie, innego Zetora, Bocian. I widzicie, tutaj można przyjąć śmiało, że jest to jeden z pierwszych Bocianów. Tak mi się wydaje w tej chwili, taki pierwszy rzut oka. Dlatego, że on tutaj, widzicie, już ma sprężarkę, już ten rant jest cienki tutaj, ale silnik będzie na pewno miał wstawiany, bo to nie jest to, co trzeba. Filtr oleju oczywiście powinien być tutaj podwójny, nie pojedynczy. Ale możliwe jest, że to jest jeden z pierwszych. Jeszcze nie patrzyłem, czy tutaj jest opisany, który rok, ale może to być 51 rok najpóźniej. Najprostszym, słuchajcie, sposobem, żeby sprawdzić, który to jest rok, to pytacie mnie bardzo często na Facebooku, tutaj w tym miejscu, słuchajcie. Jak mamy lewą stronę ciągnika, w tym miejscu on jest przykryty, tutaj pobrudzony. W tym miejscu mają być numery. Te numery świadczą o roczniku. I jeszcze bardzo jedna fajna, ciekawa rzecz. Słuchajcie, oryginalna kabina od Zetora 25. Super rzadki temat. Było ich naprawdę niewiele. Nie wiem, w którym pomie były produkowane, ale one właśnie były dedykowane wyłącznie do Zetora 25. Świetny ciągnik. Kolejny przykład, słuchajcie, Zetora 25 po różnego rodzaju przeróbkach. Tutaj naprawdę twórczość poprzednich właścicieli była naprawdę ogromna. Widzicie tutaj wycięta miska i wstawione zawieszenie podwyższone. Oryginalnie on powinien mieć proste. Nie wiem, jak tutaj z silnikiem. Silnik też starego typu, ale też poprzerabiane tutaj dosyć. Filtr oleju wstawiony jakiś od czegoś, trudno mi powiedzieć od czego. Sprężarka tutaj wstawiona, także dużo, dużo tu różnych przeróbek. Nagrzewnica poszła. Kabina po prostu zrobiona bardzo twórczo, bardzo fajnie. Tutaj mamy przykład zmian właśnie różnych. Widzicie tutaj felgę jedną z 40 chyba, powiedzmy 8 umownie roku, a tamta jest starsza.
Dalej mamy podnośnik, tutaj bardzo często się te uchwyty urywały, tu zostały one wyszlifowane, żeby nie było ich widać, ale w każdym razie być powinny. Zmieniony zaczep, no po prostu wszystko, wszystko absolutnie przerobione, co się tylko dało przerobić. No tutaj ta felga też jest na 48, myślałem, że to co innego. Także wydaje się, że to jest 48. Tutaj też ten wąs widać podgięty, bo on miał, powinien być prosty, taki łukiem pójść na dół. On tutaj został dostosowany, jak miały późniejsze modele. Nie zobaczę, słuchajcie, który to jest numer, ale moim zdaniem to jest 48 najpóźniej. 48, może nawet 47 rok tego Zetora. Przy czym oczywiście tutaj też obudowa sprzęgła była zmieniona. No moi drodzy, tutaj mamy ładnego Zetora 2547 roku według właściciela. Tak podaje, to jest 47 i zobaczmy, czy rzeczywiście może na to wyglądać. I słuchajcie, tak jak patrzę, jest to dosyć ładnie zrobiony. Znaczy on jest w ogóle przygotowany w tej chwili do remontu, ale mi najbardziej podobają się takie właśnie w tym stylu przygotowane te traktory, żeby one nie były od nowa malowane i tak dalej, tylko tak jak one były. I teraz kilka bardzo, bardzo ważnych cech. Przede wszystkim tu na tabliczce mamy, i to jest bardzo dobra tabliczka, bo to jest zbrojowka Brno Narodni Podnik, bardzo rzadka tabliczka przy Zetorach 25. Jeszcze nie udało mi się dokładnie określić, kiedy były one montowane, w jakim okresie czasu, coś takiego było. Ja tam mam właśnie w moim jednym Zetorze jest taka tabliczka, a pozostałe mają tylko zbrojowka Brno i więcej tam nic nie ma, Narodni Podnik. Tego napisu nie ma. Co ciekawe, słuchajcie, tutaj te numery powinny być, ja ich tutaj nie przeczytam niestety, ale one powinny być zgodne z tabliczką. Niemniej jednak być nie muszą, bo to po prostu mówię, przez lata tu się różne cuda działy. W każdym razie oceńmy może pod kątem oryginalności ten ciągnik, jeśli chodzi o 25. Przede wszystkim zobaczmy felgi. To co Wam mówiłem wcześniej o felgach, są to na pewno felgi z 47 roku, 46-47, ponieważ one mają tutaj ten wykrój duży. Jak będziecie oglądali te Zetory czy jakiekolwiek inne traktory, pamiętajcie, jeżeli chcecie kupić sobie pierwszy model, takie felgi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, przekładnia, bardzo ważna rzecz. Oczywiście wszyscy w miarę potrzeb demontowali te przekładnie i montowali tutaj podnośniki, ponieważ te maszyny były zaopatrywane właśnie później po 47, ja nie pamiętam czy to w 48 czy 9 roku, ale jeszcze w latach 40, może w 8 nie, ale chyba w 49. No nie, teraz nie powiem Wam z pamięci, to jest do sprawdzenia w każdym razie. Już zaczęto zakładać podnośniki, zamieniać właśnie te przekładnie na koło pasowe, tutaj się zakładało ten pas i napędzało różne inne maszyny. Także tak to wyglądało. Tu jest wszystko ok jak trzeba, oczywiście fotel na rurze, tu się wszystko zgadza, pedały jak najbardziej, to jest wszystko jak trzeba. Widzicie, jeszcze tutaj w tym modelu nie ma osłon na hamulce, także to wszystko widać jest na wierzchu. Tutaj rozrusznika nie ma. Oczywiście te rzeczy w tej chwili są, że je się dorabia, ponieważ tamte stare obudowy sprzęgła, one wszystkie lądowały na złomie. I to po prostu nie zachowało się, może tam kilka sztuk się zachowało, ale się dorabia, tutaj się to wycina i eliminuje ten rozrusznik. W każdym razie jest to dopuszczalne z tego względu, że tych rzeczy już po prostu nie ma. Silnik jest 47 roku, można powiedzieć 48 nawet, bo tutaj powinien 47 ma tą wypustkę taką i to jest bardzo ważna cecha charakterystyczna tego modelu. Tutaj tego nie widzimy. Filtr powietrza oczywiście z grzybkiem, nie ten model, i tutaj też inaczej to było wszystko zorganizowane, ale to jest filtr bocianowski. Świetna rzecz, słuchajcie, są lampy Saturnus, bardzo rzadka lampa, to jest 46-47 rok. Później te lampy zmieniono na PAL Czechosłowacja, ale to są właśnie te oryginalne lampy, które być tutaj powinny. Pięknie przygotowane zawieszenie, słuchajcie, na czterech wąsach, po dwa z każdej strony. Więc jest to przygotowane naprawdę na oryginał, świetna robota, bardzo dobrze zrobione. Co jeszcze tutaj można by o nim powiedzieć? No ogólnie naprawdę bardzo ładny, chyba jeden z ładniejszych tutaj Zetorów, jakie widziałem. Chłodnica, słuchajcie, tym bym się nie przejmował, ponieważ stara pompa nie miała w 47 tego wyjścia tutaj górnego, tylko było to jedno dolne i wtedy, czy pompa wody, przepraszam, i
Chłodnica była wtedy nieco inna, bo nie miała tutaj tego wejścia z góry, tu połączenia, ale to akurat jest drobiazg. Bardzo fajnie tutaj zostało wykonane tutaj ten kolektor wydechowy, bo on wchodzi w prawą stronę, wtedy rura idzie dołem, ale wlew oleju musi być w tym momencie po lewej, także to jest zrobione. Dużo ludzi po prostu robi kombinacje, które były stosowane w prototypowych modelach 45, w pierwszych modelach 46 roku, że mamy wlew po prawej stronie i wtedy ta rura idzie nieco inaczej. Ale to, co jest tutaj, to jest jak najbardziej prawidłowo. No i 47 rok miał inny troszeczkę zbiornik paliwa, ponieważ tutaj powinno być pokrętło przelotowy, ten zbiornik na wylot. Nie, tutaj tego nie ma. I do zasłaniania żaluzji z przodu to pokrętło tutaj służyło. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, jeden z ładniejszych Zetorów 25, jak najbardziej oryginalnych, jakie tutaj mi się udało obejrzeć. Najwięcej po prostu tutaj jest tych cech, które być powinny, nie jest ten Zetor przesmakowany, powiem. Ma kilka takich cech, których tutaj nie powinno być, między innymi miska olejowa, to pojawiło się już dużo, dużo później, ona powinna być tutaj płaska, zupełnie taka w sumie niewidoczna. No i oczywiście kolumna kierownicza, typowa bocianowska, bo pomijając tutaj, że tu powinna być taka dziura, nie te dwie dziury, tylko jedna większa, to jeszcze mamy symbol, który świadczy o tym, że jest to pochodzenia od bociana. W każdym razie, mimo wszystko, jeden naprawdę z ładniejszych Zetorów. Na razie tak, żeby ten Zetor był przygotowany, to tutaj takiego nie spotkałem. Wszystko po prostu jest tak, no różnie. Tak jak kupiłem, tak go naprawiłem. Oto jest na tej zasadzie, bez takiego, nie wiem jak to po prostu nazwać, ale bez zagłębiania się w oryginalność. Także tutaj moim zdaniem najładniejszy Zetor 25. Spróbujemy zobaczyć, czy trafi się jeszcze coś podobnego, bo cały czas traktory dojeżdżają. No tutaj mamy w tej chwili, słuchajcie, prezentację różnych modeli traktorów. W tej chwili 60, tam kolega przyjechał 30, bardzo ładnie zrobioną. Oczywiście to nie są traktory takie typowe, zabytkowe, ale już jak najbardziej, przecież to są lata 70. produkcji, więc tutaj już jak najbardziej. Fantastyczne jest to, że one wszystkie naprawdę jeszcze cały czas są w pracy. A tam z tyłu widzimy jakiegoś monster traktora, który dymi kominami. Jest to taka typowa zabawka na wyścigi, na pokazy. Tutaj kolejny Zetor 3011 Major. Też bardzo popularny ciągnik na naszych polach. Do niedawna nawet bardzo popularny. Dzisiaj można go spotkać. I ciekawe jest to, słuchajcie, że tylne lampy oryginalne, kierunki też, to rzadkość. Kolejna sprawa to Ursus 328 według maski. Tam jest taki właśnie ładny. Który rok to trudno powiedzieć, bo ja tabliczki tutaj nie widzę. Ale bardzo ładny ciągnik. Oczywiście wadą tego wszystkiego jest to, że nie mają niestety lamp przednich i tylnych oryginalnych. Trudno to kupić naprawdę i nie ma się co tutaj dziwić, także bardzo ładnie mimo to wygląda. Tutaj oczywiście Ferguson, angielska maszyna. Przyznam się szczerze, że nie należę do sympatyków tego typu traktorków. Nie jest to naszej produkcji. Może i dosyć ciekawa maszyna, ale jakoś niespecjalnie przypadła mi do gustu. No kolejny Ursus C328 według maski. Też wiadomo, z tymi lampami to tutaj jest różnie. Tylne lampy stylizowane, to były lampy od wózków widłowych i tego typu. No i jeden z piękniejszych traktorów, słuchajcie, Deutz F1M, dobrze chyba pamiętam, tak mi się wydaje, że to jest ten model, ponieważ tutaj nie widzę na niemieckich numerach. Stylizacja kierowcy wskazuje na też niemieckie, może niemiecki kolekcjoner, nie wiem, podejdziemy później do tego traktora, spróbujemy
porozmawiać, zobaczymy co to jest, może nam coś ciekawego powie, może tylko i wyłącznie pan się tak elegancko ubrał, a może przyjechał z Niemiec. Następny mamy tutaj Ursusa C325, słuchajcie, felgi z roku 60, 59 i 60. Maska oczywiście od 28, stąd widzę, że pulpit też nie ten, co powinien być. No, taka, słuchajcie, no troszeczkę to, no zobaczymy, może z czasem będzie ten Ursus lepiej dopracowany, żeby było rzeczywiście na co popatrzeć, na czym się wzorować. Tu mamy kolejnego Fergusona, a za nim Ursus C45, piękna maszyna z wczesnych lat produkcji, od 47 roku, tutaj widać po tej charakterystycznej łodzi bez błotników, tutaj miejsce, gdzie jest kierowca, ja to nazywam właśnie łodzią i tam właśnie po prostu to była ta cecha charakterystyczna, to jest wprost przeniesione z Lance Bulldoga, bez żadnych zmian, uruchomiona produkcja w 47 roku i tak to wyglądało. Dalej Ursus C328, w tle widzimy Ursusa C308, często mylony z Dzikiem, oczywiście z Dzikiem nie ma nic wspólnego, to jest typowa produkcja ursusowska. Tych traktorów naprawdę, tu w tej chwili następuje ważenie, tych traktorów jest naprawdę mnóstwo, moim zdaniem grubo ponad setka i niestety ja nie będę tutaj wam prezentował i opowiadał o każdym, który tu przejedzie, bo jest to niemożliwe, chociażby z tego względu, że nawet baterie tyle nie wytrzymają. Jeżeli będzie coś ciekawego, oczywiście dam wam znać.